Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza Was na spotkanie z podróżnikiem. Dzisiaj spotkaliśmy się z Markiem Suslikiem, który rok temu dokonał niezwykłego zimowego wyczynu. Podróżnik, motocyklista, mąż i ojciec dwójki dzieci. Towarzyszką jego drogi jest Elza, 34-latka, której niestraszny mróz i wyzwania. Elza to motocykl Honda, dostosowany do najtrudniejszych warunków. Marek ma na swoim koncie kilka zimowych, bliższych i dalszych wyjazdów. Na początku stycznia 2020 roku wyruszył w ekstremalną motocyklową drogę z Tychów do Oymyakonu, czyli najzimniejszej wioski na świecie, znajdującej się w północnej Rosji. Jak przebiegała podróż? Zapraszamy do posłuchania opowieści o tej niezwykłej przygodzie. Witam Cię, Marku. Cześć. Podróżujesz przede wszystkim motocyklem. Podróżowałeś już chyba dosyć dłuższy czas, ale tak naprawdę Twoje ostatnie dwie wyprawy trochę odmieniły i zrewolucjonizowały, myślę nawet, świat podróży motocyklowych, ponieważ postawiłeś na zimę. Jak to się stało? Dlaczego zima? Ale też troszeczkę wspomnij o swoich wcześniejszych przygodach. Tak słusznie, jak zauważyłaś, trzy ostatnie wyjazdy narzuciły pewien taki rytm, przynajmniej w Polsce, jazdy zimowej. No, zaczęło się to bardzo taki prosty sposób, myślę, w większości, jak u każdego motocyklisty. Gdzieś ten motocykl przewijał się przez całe moje życie motocyklowe, różne jazdy. Oczywiście standardowo zaczynaliśmy od motorynki. Jestem z tego rocznika, gdzie to był taki kultowy motocykl komunijny. Później bardzo szybko tą motorynkę zamieniłem na Ogara 200. I z tym Ogarem 200 w zasadzie zaczynałem tą przygodę motocyklową, nie sięgając jeszcze ziemi, stając na krawężniku, z krawężnika wskakując na ten motorower, tak z kolegami jeździliśmy po osiedlu. Oczywiście wtedy nie było ruchu samochodowego i tych samochodów było bardzo mało. Tak się ten temat motocyklowy u mnie gdzieś zaczynał. Z biegiem lat coraz większe motocykle, coraz szybsze motocykle. Oczywiście również jeździłem na motocyklach sportowych w latach 90., gdzie to w zasadzie wszystko się tam zaczynało. W którymś momencie zdecydowałem, że sama droga to za mało, chciałbym sobie gdzieś pojeździć koło drogi. No to wyglądało tak, że podjeżdżając motocyklem sportowym, no nie byłem w stanie często dojechać gdzieś tam nad jezioro, nad wodę. Możliwości były, ale nie było, nie wiem, umiejętności, sprzętu. I tak coraz bardziej przesuwałem się, jakby zjeżdżając z tej drogi. Coraz więcej zacząłem jeździć poza drogą, kupiłem inny motocykl, który był już stricte przeznaczony do tej jazdy terenowej, nazwijmy to. I tak sobie z tego asfaltu zjechałem na ten teren. Kolejnym krokiem takim naturalnym, który się wydarzył, to było to, że jak wszyscy chowali motocykle do garażu i uznawali, że to jest ten koniec sezonu, to ja w tym momencie dalej jeździłem. Próbowałem jeździć gdzieś tam z wywrotkami, oczywiście to było wszystko przy małych prędkościach, po okolicznych tutaj wioskach czy lasach. No i tak sprawdziłem, że niezły fan jest z jazdy w zimie. W dobie internetu gdzieś tam poszukałem, poczytałem, co jest ciekawego w ogóle, czy w ogóle są jakieś imprezy zimowe, motocyklowe, bo znalazłem kilku tam zapaleńców w internecie, którzy jeżdżą zimą w cały rok tam terenowo, ale znalazłem taką imprezę jak Elefanten Treffen. Zimowy zlot motocyklowy w Niemczech. To w zasadzie jest taki hardkorowy zlot. Jeśli ktoś dojedzie na ten zlot do Niemiec, ja tutaj z Tychów mam ponad 800 km, no to jest uważany za naprawdę niezłego fajtera, bo tam śpi się pod namiotem, śpi się na słomie, warunki są bardzo brutalne. Jeśli zima jest dobra, czyli taka zimowa, to tam potrafi być minus 30 stopni, minus 20 kilka, więc tak wyruszyłem, te moje pierwsze kroki były tej zimy na te zloty Elefanten Treffen. To mi dawało dużo takiego fanu, bo to było 4-5 dni poza domem, motocyklem na dwóch kołach zimą i to w zasadzie był taki przełom, gdzie ja stwierdziłem, nie jest mi zimno tak bardzo, mam z tego świetną zabawę, radzę sobie tymi umiejętnościami w jakiś tam sposób. I tak w zasadzie zacząłem poszukiwać takich dalszych wyjazdów zimowych. One były później z różnym skutkiem robione w różnych odległościach w zimie.
do momentu, kiedy stwierdziłem, że chciałbym jednak pojechać gdzieś tak daleko, żeby móc przez kilkanaście dni być zimą w drodze. I pojawił się pomysł wtedy. A czy mogę tak przepaść i się zapytać, żebyśmy zweryfikowali sobie ten czas, odkąd powiedzmy pierwszy raz pojechałeś na ten zlot, czyli to było już nieco większe doświadczenie zimowe niż takie okoliczne jazdy, do momentu właśnie twojej pierwszej, tej dłuższej wyprawy. Ile to lat minęło albo miesięcy? Od momentu wyprawy, pierwszy wyjazd, ten, który był taki, ten duży, no to było około 6 lat. Ja już 6 lat jeździłem zimą, tylko dużo jeździłem czyli zimą. Czyli już miałeś duże doświadczenie, tak, naprawdę. Doświadczenie to tu głównie rozumiemy to, że wiele razy podnosiłem ten motocykl ziemi, tak, żeby się tam wjeździć, dobrze nauczyć. No zima jest nieobliczalna. Problem w jeździe zimą polega na tym, że w zasadzie 100 metrów zmienia nam tak warunki, że nie ma czegoś takiego, że możemy sobie spokojnie zaplanować jazdę. No w przypadku zimy, czy tych krótkich, czy małych odległości, nawet te słynne nasze Moto Mikołaje motocyklowe, które są organizowane, charytatywne akcje, gdzie wyjeżdżamy bardzo często, no tysiące ludzi wyjeżdża zimą na motocyklu, no to pewnie też tam chłopaki i koledzy, koleżanki wiedzą, że no tam minuta nieuwagi i można w bezpiecznej prędkości automatycznie się wywrócić, więc te doświadczenie zdobywałem dosyć dużo. W różnych terenach jeździłem w deszczu, potrafiłem wyjeżdżać, padał deszcz, to ja się zabierałem za wyjazd motocyklem, dlatego żeby się cały czas uczyć tej takiej pokory dla przyrody, bo to jest jakby najważniejsze, żeby nie zapomnieć, że z jednej strony potrafi się jeździć, bo oczywiście jeździłem tam 30 lat już motocyklem, więc jestem, jak to się mówi, najlepszy sam dla siebie, tylko życie lubi szybko bardzo weryfikować i tutaj pokory trzeba mieć dużo wtedy. Czyli najważniejsza rzecz na przykład dla przyszłego zimowego motocyklisty to jest duży szacunek do zjawisk pogodowych, do terenu, do przyrody. Czy jest jeszcze bardzo cenna nauka, którą zdobyłeś przez te liczne wyjazdy zimowe, to znaczy, ale te przed wyprawą, które są, uważasz też za bezcenne, żeby wiedzieć o tym na samym początku, poza samym umiejętnością upadków, bo to rzeczywiście jest też sztuka, żeby umieć upadać, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, ale co jeszcze, bo mi się tak od razu kojarzy oczywiście z ubraniem, bo to też troszeczkę jest istotna sprawa. Ubranie jest bardzo ważne, ale jednak jest rzeczą wtórną. To, na co my nie mamy jakby świadomości, jak to się odbywa w zimie jazda versus lato, to są jednak te czynniki atmosferyczne dookoła. Bo nie myślę tu tylko o opadach śniegu, czy o zimie jako takiej, czy o lodzie, bo to jest akurat najmniejszym problemem. Dużym problemem dla nas jest błoto pośniegowe, jest sól, czy środki, dzisiaj już to nie jest sól, ale w te kraje, w które ja jeździłem, to jest często chlor i sól. Są jakieś środki, jakieś detergenty na ten śnieg kładzione i to stanowi duży problem. To stanowi problem dlatego, że po pierwsze jedziemy z zamkniętą szybą, bo jest zimno. Po drugie z automatu ona jest brudna, więc mamy tendencję do uchylania jej. Jak ją uchylamy, to dostajemy tym błotem, tym takim tą mazią brudną w te wszystkie chemikalia i te kamienie i te różne rzeczy, dostajemy to na twarz. To powoduje bardzo często problem z oczami. Ja długo się musiałem przyzwyczajać i myślę, że w jakiś sposób jednak zdrowie za tym idzie. Bo co będzie oczywiście w przyszłości, nie wiem. Pomijam odmrożenie komórek nerwowych, które sobie tam zrobiłem na Nordkapie, ale to pewnie będzie jeszcze chwila o tym, żeby porozmawiać. To jednak te czynniki zewnętrzne, higieniczne bym to nazwał, czyli ta maź, to ma też duże znaczenie. Ja długo szukałem na przykład rozwiązania, jak to zrobić. Takim flagowym przykładem dla mnie podczas nauki, nim wejdziemy w zimę, samym latem, to jest edukacja kierowców samochodów, nie dlatego, że te słynne uważaj, bo jedzie motocyklista, tylko ja podaję inny przykład. Jedzie kierowca samochodu latem, szczególnie wiosną, kiedy my wyjeżdżamy na przykład na drogi, wyjeżdża samochodem, no i oczywiście jest mnóstwo owadów i tak dalej. Szkolnictwo, które dzisiaj jest, mówię tu o nauce jazdy, ono jest dla mnie bardzo słabe w Polsce. I to jeśli chodzi o samochody,
i jeśli chodzi o motocykle. Nie ma takiej edukacji życiowej. To jest, przyszedłeś, nauczyłeś się, odklikałeś egzamin, przejechałeś plac manewrowy, do widzenia, żegnam. Nie ma takiego, nie ma instruktorów techniki jazdy. To, czym ja gdzieś tam się też zajmuję, gdzieś tam pokazując, jak technicznie jeździć. Wracając do tej wiosny i samochodów w kontekście tego błota pośniegowego, wyjeżdża kierowca pojazdu latem, uderzają w niego te owady. On automatycznie to robi, bo rozmawiam z ludźmi, którzy się łapią za głowę, jak im podaję ten przykład. Płyn do spryskiwaczy, bardzo często zimowy, no bo jest wiosna, więc jeszcze te nam zalegają te płyny. One lecą przez samochód na tego motocyklistę, który dopiero wyszedł na tą pierwszą przejażdżkę, czyli on jest zafascynowany. Każdy z nas to przeżywa, więc otwarta przyłbica, powietrza, żeby się nachwytać, i dostaje tym płynem. A płyn zimowy ma tę tendencję, że on jest tam wzbogacany w duży sposób, żeby rozpuszczać właśnie te rzeczy z drogi, i tym dostajemy w oczy. I ja bym zaczął, nim zima, to od tego, że wyciągnijmy sobie wnioski z tej jazdy zimowej, co my przeżywamy latem z tymi płynami do spryskiwaczy, a myślę, że na 10 motocyklistów no na pewno z 8 doświadczyło tej przygody ze spryskiwaczem. I teraz nałóżmy sobie ten okres zimowy, gdzie nie widzimy nic, bo w zasadzie szyba jest szara z tej mazi, i w tym momencie otwiera przyłbicę i dostaje całym tym środkiem chemicznym. Nikt nic, niczym nie psika, ale ta para, ta wilgoć, która jest w zimie, ona po prostu okleja twarz. I często było tak, że często, zawsze jest tak, że jak ja ściągam kask, to po prostu mam słoną skórę. Kiedy się myję, to autentycznie jest tak, że ta skóra jest słona. Więc to jest taki pierwszy element, jak mnie pytasz o to, co zrobić, jak się uczyć. Poza tymi wywrotkami, tą całą techniką utrzymania równowagi, podpierania się, to jest absolutnie żaden wstyd, bo to jest zima i sama też jeździłaś motocyklem, więc wiesz, że ujechanie przedniego koła to jest ułamek sekundy i leżysz. To nie ma takiej siły, żeby to utrzymać. To jest taki pierwszy krok. Czyli sam ten kask, powietrze. Drugim elementem, którym poradził tutaj chłopakom, a mnóstwo ludzi zaczyna jeździć zimą, no to jest już odzież sama w sobie. Ja zwróciłem uwagę, że tak jak na twarzy dostajemy tym błotem, tak samo ta odzież potrzebuje trochę osłony w zimę. Po pierwsze ze względu na temperaturę, bo każdy ma inny stopień tego odczuwania. W zasadzie zimno u człowieka wychodzi tam po pierwszych kilometrach i wtedy już wiesz, czy ty jesteś w stanie gdzieś dojechać do tego swojego celu małego, dużego. Tu nie mówimy o dziesiątkach tysięcy kilometrów. To wystarczy, tak jak mówię, Moto Mikołaje. Ktoś niech ma 20 kilometrów dojazdu, po 2-3 kilometrach, jeśli on wpadnie w to zimno, takie, co pewnie wiele z nas doświadczyło, szczególnie za dziecka, gdzie zęby ci zaczynają telepać, nie ma takiej możliwości, żeby się zagrzać. Więc ta jazda jest w zasadzie skończona. I to sobie trzeba potrenować samemu. To jest tak, że nie ma takiej recepty, tak na ciebie patrzę, to ty sobie tam poradzisz, bo lubisz, nie wiem, morsować. Nie? To jest zupełnie, często to ludzie porównują z morsowaniem. To się ma trochę nijak, bo morsowanie jednak z zimnego do ciepłego, bo ta woda jest na plusie. Tutaj powietrze, które cię okala, to w zasadzie tego, czego latem nie czujesz, co traktujesz jako coś przyjemnego, bo gdzieś ci tam te powietrze wchodzi przy 30 stopniach i ono jest ok, to tutaj powietrze, jeśli one sobie znajdzie drogę, no to mówimy o powietrzu tym rzędu 15 stopni na minusie, takie te zimy u nas, i one naprawdę potrafi tą ścieżkę, w którą sobie tam wchodzi gdzieś w ten kombinezon, dobrze znaleźć i cię tak zmrozić, że no nie jesteś w stanie w zasadzie jechać. Często motocyklista staje na boku czy na stacji, jest te teleportanie zębami, on się zagrzeje, pierwsze 100 metrów i jest dokładnie to samo. I to jest koniec jazdy. To jest po prostu coś, co... Powiedz mi, ponieważ powiedziałeś, że coraz więcej osób jest zainteresowany tą zimową turystyką motocyklową. Jako osoba doświadczona w tym temacie, uważasz, że to jest dobry trend? Czy to jest dobry trend? Powiem tak. Trzeba próbować. Dobry trend. Patrząc jakby globalnie, to jest dobry trend. Dlaczego tak myślę? No, to jest niebezpieczne, ale były takie czasy,
że ludzie, którzy pływali na surfingach, w którymś momencie dopięli do tych surfingów żagle. Potrzebowali czegoś innego. Każda dziedzina tego sportu, ja to nazywam sportem, to jest ciekawostka. To, co robię, często jestem za to tam goniony, że to nie jest sport. Myślę, że to jest pewien rodzaj już takiego jednak sportu, tak jak jest sport enduro, gdzie się ludzie ścigają, bo jest rywalizacja. Tak, tu słyszałem taką opinię, że to nie jest sport, bo nie ma rywalizacji. Tak, nie ma rywalizacji, ale rywalizujesz sam ze sobą. To jest walka ze sprzętem, z przeciwnościami, z psychiką. Ja nie mówię o tych krótkich wyjazdach, chociaż wiem, jak było na początku. Krótki wyjazd, on miał dokładnie tą samą barierę, te, które są dzisiaj u mnie tam po kilka czy kilkanaście tysięcy, więc kierunek uważam, że jest w porządku, tylko trzeba to zrobić bardzo takimi krokami, etapami. To, co się najgorsze może zdarzyć, to, że i przed tym przestrzegam, że za komputera, za monitora te jazdy są banalnie proste, wygląda to łatwo i przyjemnie, a tak nie jest. Już pomijam ten komfort fizyczny, chodzi o samą technikę. Można sobie dużo krzywdy zrobić, wyjeżdżając w zimę nieodpowiednim przygotowaniem, więc jeśli się jest przygotowanym, dobrze się tym kieruje, czyli w dobry sposób się to robi, uczy się tego w jakiś sposób, to jak najbardziej. Wyjeżdżajmy w zimę, bo to są inne doznania, to świat wygląda zupełnie inaczej. Pytanie moje, ponieważ dobrze znasz to środowisko motocyklistów, może to troszeczkę specjalnie oczywiście, wykorzystam pewien stereotyp motocyklisty. I pozwolę sobie jeszcze jednak dopytać o ten temat, znając i mając świadomość, jakie jest to towarzystwo. I wiemy, że jest wielu bardzo rozsądnych i doświadczonych ludzi, jak i oczywiście są szaleńcy. Czy nie obawiasz się, że zimowe podróżowanie, które oczywiście każdy będzie musiał się nauczyć, czyli będzie się uczył tego na drogach miejskich, takiego zimowego podróżowania motocyklem, czy to będzie bezpieczne? Czy to jednak nie stworzy zbyt dużego niebezpieczeństwa? Oczywiście jak najbardziej rozumiem tą pasję podróży zimowej, całkowicie, ale się to troszeczkę tego boję, gdyby coraz więcej osób było na drogach zimą, po prostu w miastach. Powiem w ten sposób. Bardzo dobra uwaga, bo to podnosi znacznie ryzyko, jeśli chodzi o uczestników ruchu. Tylko jest jedna rzecz, w której, to jest moje zdanie, po pierwsze przestrzegam wszystkich, jeszcze raz mówię, przestrzegam przed takim wyjazdem z marszu na zasadzie widziałem, zrobił, pojechał, też spróbuję, pojadę. I tu wchodzimy w tym momencie, kiedy ktoś wyciągnie ten motocykl z garażu i tu ci chcę właśnie odpowiedzieć na to pytanie. Kiedy próbuję wyjeżdżać i doświadczają to moi najbliżsi koledzy, czyli osoby, które znam, które naprawdę mają, jak my mówimy w świecie motocyklowym, oblatany świat. Jest niewielu takich i niewiele takich osób, które, jak ja, gdzie wypuszczają się daleko w tą zimę, z tego względu, że, i tu jest klucz, wyciągając motocykl z garażu, przejeżdżając pierwsze 100 metrów, 100 metrów to jest dużo, pierwsze 50 metrów od garażu, z reguły to się kończy wywrotką. I wtedy otwierają się oczy takiemu panu motocykliście, który mówi sobie, to nie jest takie proste, to jest jednak trochę inne, więc tego ryzyka wyjazdu na drogę, tak jak w przypadku, nie wiem, oczywiście nie mam nic do młodzieży, bo ja również byłem kiedyś młodzieżą i trzeba się wyszaleć, ale kupując dzisiaj litrowy motocykl, gościu wyjeżdża z garażu, w zasadzie za 2 minuty jest na drodze, gdzie jest setki tysięcy użytkowników. Nie zatrzymamy go. Jeśli on będzie chciał, to on będzie jechał 50, jeśli on będzie chciał, to on będzie jechał 300 na godzinę. I to jest ryzyko, bo on ma, warunki ma te same. Czy on przejdzie 100 metrów, czy 10 kilometrów. W przypadku zimy bardzo szybko jest to weryfikowane przez umiejętności i przez warunki dookoła. Tutaj mówię tutaj o klimacie, o podłożu, o wietrze. No, bardzo wiele osób się wywraca na tych pierwszych 100 metrach. Bardzo wiele osób. Ja dostaję przez fanpage'a mnóstwo zapytań, bo tam jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, więc ja też wszystkim staram się odpowiadać. Po nocach, po dniach oczywiście i mnóstwo dostaje właśnie tych zapytań, jak jeździć w zimie. I to jest fajne, bo to oznacza, że nie ma kozaków, że gdzieś już próbowali, narobili sobie jakieś krzywdy, nie tyle fizycznej, bo nic tak nie boli jak twój wywrócony motocykl i trzeba zapłacić za część, która
dużo kosztuje, a jest zrobiona na 5 metrach z własnej głupoty, bo tak to oceniamy. Więc te zapytania są. Ja wtedy często mówię, jak to zrobić, jak próbować, co sobie przykombinować, gdzie próbować. No na pewno nie na ulicy, to ulica dzisiaj to nie jest w ogóle tym elementem. Nie wiem, przejedź, przeprowadź ten motocykl, spróbuj po jakiejś drodze takiej szutrowej, gdzie ona ma zupełnie inne podłoże i ona jest w stanie się troszeczkę utrzymać, bo asfalt jest no, niesamowicie zdradziecki. To, że jest czarny asfalt, to nie oznacza, że nie ma lodu, a lód dla opony jest największym zabójstwem. Śnieg ubity jest zupełnie inny niż lód. Mhm. Czyli jednak jest w tym pewne bezpieczeństwo, bufor bezpieczeństwa z uwagi na to, że tak naprawdę to jest szybka weryfikacja. Mhm. I tylko osoby bardzo zawzięte chyba będą dalej podejmować muszą mieć niesamowitą determinację. I to dobrze powiedziałaś. To jest, tego się nie da zrobić tak jak latem. Nauczyłem się jeździć i jeżdżę. Nie, tutaj tak nie jest. To może jednak jest szansa, że moje obawy jednak nie będą tak mocno potwierdzone, że... Do tego dochodzi jeszcze, pamiętajmy, no, zimno. Tak, bo, bardzo bo te 10 zmieniać, metrów oczywiście powoduje kolejną rzecz. No, ja mam mnóstwo kolegów, przyjaciółek, motocyklistów, którzy twierdzą nigdy w życiu. No, dla nich jest 15 czy tam 10 stopni w lato i to jest nie do jazdy, a tu mówimy o minusie jakimś tam. Mhm. Determinacja, takie zawziętość, upór, to jakby jest takim dla mnie wyznacznikiem tego, że czy ktoś pojedzie dalej, czy nie. Ale odnośnie motocykli. Twoją towarzyszką podróży, przynajmniej części twoich podróży, jest Elza. Powiedz mi, kto to jest, bo to chyba nie jest kobieta, mimo że ma takie imię. Kiedy się poznaliście? Gdzie? No i właśnie dlaczego to ona ci towarzyszy? No z Elzą taka historia bardzo, bardzo osobista, dlaczego w ogóle Elza. Ale kilka lat temu kupując motocykl Hondę, bardzo rzadki egzemplarz, to jest Honda, tutaj motocykliści będą wiedzieć, Honda XL 600LM, to jest motocykl, który był produkowany tylko 3 lata na rajd Paryż-Dakar w latach 80. i wygrał ten rajd i przestali go produkować. Do dzisiaj nie wiem z jakich przyczyn. Chyba za dobry był, tak. Chyba to było tak. Udało mi się kupić taki egzemplarz w stanie nienagannym, wręcz perfekcyjnym, żeby sobie gdzieś tam pojeździć latem jako takim klasykiem. Motocykl z 89 roku, chłodzony powietrzem, żadnej elektroniki, no, odpala się kluczem, odjeżdża w zasadzie. Na gaźniku, więc paliwo tam można nalać niskooktanowe, gdzieś tam w jakichś dzikich krajach, gdzie jest 70 kilka oktan, to ona sobie z tym bez problemu poradzi. I taki był zamysł. Ale w międzyczasie przyszły te pomysły zimowe i szukanie motocykla jak najlepszego, który by zdołał, podołał tym wszystkim tam pomysłom, które miałem. A mówimy o temperaturach rzędu 30, 40, 50 i 60 już w tej chwili stopniach na minusie. Więc świat elektroniki, w którym się poruszamy, świat tabletów, no nie ma prawa bytu. Więc tak Elza z motocykla letniego, gdzie jest przeznaczona na rajd Paryż-Dakar, zrobiła się motocyklem zimowym. Elza, Honda ma imię Elza, to na co słusznie zwróciłaś uwagę. To wynika z tego, że po pierwsze to jest Honda, czyli ona. Po drugie stara, czyli taka babcia, Honda babcia. A po trzecie obie moje babcie miały na imię Elżbieta. I ja mówię, a to będziesz taką babcią Elzą. I stąd często ludzie mylili to z Elzą Lodową, z tą Elzą od Lwów. Nie, to wynika ewidentnie z tego, że to jest ona babcia, czyli obie moje babcie na imię miała Elżbieta, więc została taka Elza. Tak jest zarejestrowana w tej chwili. No i tak sobie podróżujemy. Oczywiście ona ma mnóstwo modyfikacji jeszcze podorabianych. Jest przystosowana do tych warunków, które ja już w międzyczasie poznałem, co potrzebuje jeszcze mieć oprócz tego, co jest fabrycznie, żeby pokonywać te odległości, które pokonuje w ten już mój sposób, tak? Bo ja jeżdżę niekonwencjonalnie, na zasadzie wstaję rano, jeżdżę od rana do nocy bez względu na warunki. I to jest coś, co mnie cechuje, czyli wiatry, śniegi, deszcze, śnieżyce, to wszystko musi być cały czas w jeździe, więc ja ją trochę zmodyfikowałem.
Wiemy o tym, że przerabiałeś swój motocykl do tego, żeby był zdolny przemierzać tysiące kilometrów zimą, nawet w temperaturze minus 50 stopni. Ale motocykl to jest jedno. Twoja odporność to jest drugie, ale mimo wszystko coś pomiędzy tym musi być, czyli właśnie sprzęt, który miałeś na sobie, ubiór, kask, który wygląda troszeczkę kosmicznie. Proszę, opowiedz troszeczkę o tym kasku. Kask faktycznie, może nie o tym kasku, to na sekundę. Poszukiwanie tego kasku wzięło się od tego, że podczas wyjazdu z Norwegii, cały czas musiałem mieć otwartą szybę, bo jak oddychałem, to była para. Jak była para, to zamarzała mi szyba. I stwierdziłem w którymś momencie, że poradzę sobie w jakiś tam sposób. Otworzyłem tą szybę i tak przejechałem Norwegię. Przyjechałem do domu, leczyłem się prawie miesiąc z odmrożeń. Ale miałeś gogle przynajmniej pod Nic sobą? Nic nie miałem. Miałem otwartą twarz, więc wyglądałem trochę jak himalaista. Odmrożony nos z kominiarki, bo cały czas mokra. Ja tą kominiarkę zrywałem. No historia jest... Można tam sobie odszukać na zdjęciach i na filmach pooglądać. I to mi podpowiedziało, że mówię, jeśli chce się wybrać, to było tam minus 30 parę. Jeśli chce się wybrać w mrozy na minus 50, czy 60, czy 70, które tam się zdarzały. Ja akurat miałem to szczęście, że na Syberię jadąc mówiłem sobie, żeby było tylko jak najcieplej. I na szczęście było jak najcieplej, czyli te minus 50 parę. Zacząłem szukać kasku. Kask, który tutaj widzicie, to jest kask ściągnięty z w ogóle przedsięwzięcie ludzi, bardzo duże, bo trzeba go ściągać z Kanady. Podgrzewana przednia szyba, taka bardzo duża podgrzewana przednia szyba. Ta ciepłota tu jest bardzo duża. On posiada też blendę śnieżną, specyficzną, bo pomarańczową, żeby to odbijało. Kanadyjczycy w tym jeżdżą, Kanada i Alaska jeździ w tym na skuterach śnieżnych, gdzie u nich te terytoria też zamarzają i skracają sobie drogi przez jeziora, przez rzeki, więc oni nie jeżdżą może tak jak ja po 12 godzin, ale te 4 godziny potrafią jechać, więc oni ten sprzęt dość mocno dopracowali. To, co jest ciekawe w tym kasku, najciekawsze, to mianowicie tutaj to pokrętło i spróbuję pokazać i ta maska. To może być tak teraz widać. Tutaj sobie zobaczcie. To powoduje, że w momencie, kiedy mamy twarz, zamykamy ten kask, ta maska przylega do twarzy. Cały cykl obrotu powietrza jest w tej masce i w tym zaworze. Powietrze w ogóle tutaj się nie przemieszcza, więc ta szyba, która jest podgrzewana, ona ogrzewa naszym ciałem plus ta szyba, to powietrze w środku nie zamarza. Minus jest taki, i to też tam sobie można odnaleźć na zdjęciach, że po 3-4 godzinach mojego oddychania tu wszystko zamarza. Zaczyna brakować tlenu. Bo ta maska po prostu to zamarza. Tam jest tak zimno, że te powietrze się skrapla i one zamarza. Więc trzeba było co jakiś czas opukać go z lodu i jechać dalej. Cały ten płaszcz, tutaj ten kołnierz ma za zadanie chronić szyję. Czyli w momencie, kiedy go zakładam, to tutaj ten wiatr się nie przedostaje. To jest konstrukcja znowu Słowaka, Jaruja, który widząc moje eskapady powiedział, mam fajny pomysł, coś ci uszyję. I dostałem w prezencie też Jaruj, dzięki za to, co się sprawdziło. Uszył mi taki kołnierz, więc wiele tych rąk po drodze się przyłożyło do tego, żeby ten wyjazd tym razem był bezpieczny. No właśnie, masz oczywiście żonę oraz dwójkę dzieciaków. Jak oni się zapatrują na twoje podróże, ale też czy nie kusiło cię, czy nie zastanawialiście się? Myślę, że na pewno, żeby jednak w twoje podróże włączyć twoją rodzinę. Czy są do tego skłonni? Może nie zimą, ale czy jakieś motocyklowe wyprawy były? Tak, no żona, dwójka dzieci, syn i córka. Żona ze mną jeździ w zasadzie bardzo dużo. Oczywiście nie zimą. Zimy nie lubi. Na narty to tak, ale już jazda motocyklem absolutnie nie. Więc te zimowe moje wyjazdy to jest taki mój świat. To jest, poza tym to jest robione zawsze w styczniu, zawsze po świętach Bożego Narodzenia, bo jeśli by się miało coś stać, a to jest bardzo duże ryzyko obarczone, bo to jest i ja mogę coś zrobić i osobny tam ruch drogowy, gdzie ktoś wpadnie w poślizg, również może mnie tam coś mi zrobić, więc zawsze jeżdżę po tych świętach Bożego Narodzenia, żeby razem spędzać. Generalnie jesteśmy rodziną mocno motocyklową, tak bym powiedział, więc to nie jest czy coś jest planowane, tylko dużo jeździmy.
No z żoną mam takie spektakularne wyjazdy, no to mamy przejechane dwie książki, które są napisane 100 przełęczy alpejskich i myśmy je wszystkie przejechali latem oczywiście. Córka w tej chwili zaczyna jeździć na motocyklu. Trochę miała na początku obawy, ale teraz wskoczyła w taki rytm, że gdzieś ją tam uczę, jeżdżę. Z synem jest prościej, jak to z synem. Syn zaczął jeździć, jak miał 4 latka. No, 4 lata miał, zaczął jeździć motocyklem, w tej chwili ma 11 lat. Więc on w zasadzie więcej już w tej chwili swojego życia jeździ tym motocyklem, jeździ enduro, jakieś tam crossy i tak dalej, więc oczywiście na ulicę nie wyjeżdża, jest to gdzieś tam w takich obiektach, w których jest bezpiecznie, więc cały czas się kręcimy wokół tych motocykli zimą i latem. Zimą, czy mój syn pójdzie w ślady? No córka na pewno nie, bo też z tą zimą, jak większość kobiet, nie do końca. Syn? Nie naciskam go absolutnie, niech on sobie decyduje sam. No w tej chwili jeździ sobie tak, jak jeździ, a ja uprawiam te zimowe wyprawy. Oczywiście z tym jest problem, bo to nie jest tak, że jest łatwo i przyjemnie. Cała rodzina z tym ma problem, bo to nie są rzeczy, tak jak mówiłem, proste. To nie jest wyjazd, nie wiem, do Katowic i przyjechanie z powrotem, tylko to są długie, no w tej chwili już miesiące, bo ten najdłuższy wyjazd to był ponad miesiąc, gdzie to jest temat rozłąki, bezpieczeństwa, problemów, które też zostawiasz. Ta głowa jest zajęta wieloma rzeczami u mnie, z drugiej strony myślę, co w domu, więc to są takie rzeczy, które trzeba też być mocno psychicznie do tego przygotowanym. To też nie jest tak, że sobie usiądziesz i odjedziesz. Marku, twoja pierwsza taka dłuższa wyprawa, to jeżeli się nie mylę, to był Nord Cup zimą. Tak. Dlaczego właśnie taki kierunek? Święty Mikołaj? Chęć poznania go? Nie do końca Święty Mikołaj, oczywiście nie do końca. Tak, Nord Cup. Nord Cup, po pierwsze, to co mówiłem kilka minut temu, szukałem informacji, czy gdzieś ktoś w ogóle jeździ, czy ktoś się czymś zajmuje w zimie, jeszcze chodzi o jazdy te zimowe motocyklem, i znalazłem informację o Polaku, o Tadeuszu, tatku, który był na Nord Cupie kiedyś dawno temu motocyklem. I stwierdziłem, poczytam sobie o tym, zobaczę, jak to jest. Oczywiście Finlandia, oczywiście Święty Mikołaj i tak dalej. Bardzo szybko się przekonałem sam dla siebie, że to jest to, co chcę zrobić. Dużo śniegu, bardzo bajkowe zimy, jeśli chodzi o Finlandię, Norwegię. I tak powstał plan wyjazdu na Nord Cup. On w lato się zastanawiałem, gdzie jechać, i w tym samym roku w zimę po prostu już tam pojechałem. Więc to było coś, co stwierdziłem, że bezwzględnie pojadę. Specyfika tego polega na tym troszeczkę, że ja jeżdżę sam. Więc tu musiałem się tam mocno przygotować, nie znając tego, co mnie tam czeka. Ale mając jednak jakieś tam informacje z internetu, bo to jest tak, że Nord Cup jest taką mekką w ogóle motocyklistów, rowerzystów. To jest ten tak zwany półwysep najbardziej wysunięty. Więc tych informacji jest dosyć dużo w sieci. To nie jest tak, że się przeciera coś nowego, bo to już nie te czasy. Nie tak jak na przykład w przypadku Syberii, ale pozbierałem gdzieś te informacje, więc z tym się bardzo szybko poukładałem. Co potrzebuje, jak potrzebuje. Elza, czyli Honda, została uzbrojona w narty boczne i to był przełom, jeśli chodzi o jazdy te zimowe. Na bazie motocykla Husqvarna z 56 roku, wojskowa. Konstrukcja motocykla jest tak zrobiona, że ma boczne narty. Naciskając je nogami, one dotykają podłoża, podnosząc nogi, one się same składają na sprężynach. Więc ten patent zastosowałem u siebie. Oczywiście trzeba to było zrobić samemu, gdzieś tam z kolegami w garażu. Żadnych materiałów na to nie ma, nie było. Udało się to zrobić. I tak spakowany z Elzą, byłem gotowy na podbój Nord Cupu zimą. Czy to pół roku wystarczyło? Czy czułeś, wyjeżdżając, że jeszcze by czegoś ci brakowało, albo mógłbyś bardziej się przygotować? Czy to był taki czas, że spokojnie dałeś radę ze wszystkim? Tak. Największym czynnikiem to był motocykl. Dlatego, że tutaj, i wiedziałem to też po poprzednikach, którzy gdzieś tam jechali, że tam były największe problemy z tym, głównie techniczne. Więc ja jakby fizycznie i psychicznie czułem się okej, więc byłem na to gotowy.
do samego końca zagadką był motocykl. Dla przypomnienia, ten, który miał być na lato. Więc ona nigdy wcześniej nie widziała zimy. Więc ona była bardzo taka w idealnym stanie, w perfekcyjnym stanie. Skonstruowana na zimę z tymi nartami. Oczywiście można sobie ją tam zobaczyć u mnie na fanpage'u, jak to wygląda, bo to jest dość ciekawy widok. Ten motocykl jest zresztą duży, więc... Więc jak ona gdzieś tam staje, to jest dość ciekawa. Więc to był taki najsłabszy punkt. I do samego wyjazdu wszystko było zagadką. W zasadzie ostatnie szlify, spawy, które robiliśmy z kolegami, to były do samego końca. Wyjeżdżałem w sobotę, w piątek podczas spotkania pożegnalnego. Jeszcze wkręcałem kolce w opony. Tak to wyglądało. Więc do samego końca to była zagadka. Pojechać na North Cup zajęło ci to Stychów, 21 dni zrobić taką zimową pętlę, czyli Stychów na North Cup i z powrotem. 21 dni to jest dosyć krótki czas, czy długi. Jak to wygląda, to poczucie czasu w tego rodzaju wyprawie? Bo wiadomo, zima w żaden sposób nie może być porównywalna do letnich osiągów. No i właśnie, chciałeś szybkiej jazdy, czy jednak przy okazji podróży w tamto miejsce chciałeś także pozwiedzać? Jaki jest twój cel takiej jazdy zimą na motocyklu? Zacznijmy może od tego celu. Po co? Bo lubię. Dlaczego? Bo chcę. Czy zwiedzać? Absolutnie nie. Dlatego, że ilość traconej energii po drodze jest tak duża, że nie starczyłoby mi czasu, bo oczywiście też pracuję zawodowo i mam mnóstwo ograniczeń jak każdy z nas, nie starczyłoby mi czasu na takie typowe zwiedzanie. Więc te zwiedzanie sobie zostawiam na lato. Jadę sam, jadę z żoną, wtedy sobie możemy zaplanować i pozwiedzać jakieś tam rzeczy, które chcemy zobaczyć. W zimę to już to się tak utarło, to powiedzenie u mnie na tym fanpage'u, że ja jeżdżę taka dżida. Te trzy takie słynne słowa. Czy to nie pozbawia cię pewnego smaczku podróży? Nie czujesz takiego braku pewnej esencji? Czy sam ten wyczyn, to zmaganie się na siodełku motocykla, to już daje ci pełną satysfakcję? Nie mówię oczywiście, że tak naprawdę tam walczysz o przeżycie i walczysz o każde ciepło w swoim ciele, ale nie brakuje ci czegoś? Nie. I stąd nazywam to trochę sportem. To, co mówiłem wcześniej. Po prostu moim celem samym w sobie jest dojechanie w tym czasie, którym sobie postawiłem. I tak de facto ja ten North Cup zrobiłem w 14 dni. W 14 dni. Dokładnie w 14 dni. Łącznie z tym, że skończyłem go na Elephant and Treffen na tym zlocie. Tam była taka historia, że żeby zdążyć na ten zlot Elephant and Treffen, musiałem przejechać 900 km w ciągu jednego dnia. Bo jeśli bym nie przejechał tego, nie zdążyłbym na prom w Danii. Jeśli bym nie zdążył na ten prom, to następny był dopiero tam za półtora dnia i wtedy już by było po tym zlocie. Więc mi się to udało spiąć wszystko. Więc ja tam jechałem dzień i noc i udało się dojechać. Odpowiadając na to pytanie tego zwiedzania, dla mnie to nie jest ten czas wtedy. Oczywiście byłem u Świętego Mikołaja za 35 euro. Widziałem kilka rzeczy po drodze, ale tylko tych, które mogłem mijać na kilka kilometrów w bok. To zima to jest bardzo, bardzo ciężki temat dla motocykla, to co powiedziałeś wcześniej. I tu takie szwendanie się, nazwijmy to, turystyczne po mieście, czy po jakichś tam instytucjach, czy jeszcze innych rzeczach, nie wchodzi w absolutnie w grę. Więc to było na zasadzie od punktu A do punktu B w określonym czasie, który sam sobie planowałem i starałem się tego tutaj jak najbardziej trzymać. Oczywiście to jest nieobliczalne. Nie da się zaplanować, nie wiem, noclegów, czasu przejazdu, bo gdzieś wieje więcej, gdzieś pada mniej. Ja akurat trzy wyjazdy robiłem w tej chwili, bo to był North Cup, to była Moskwa i teraz ta Syberia. I we wszystkich trzech przypadkach ściągnąłem największe, w cudzysłowie, kataklizmy na siebie, bo wtedy były największe zimy i największe mrozy. No, w momencie North Cupu, kiedy dojeżdżałem na North Cup, to wpadłem w taki niż norweski, gdzie jechałem z największymi opadami śniegu w Norwegii, od tam chyba 17 czy 15 lat oni wtedy podawali. Zjechałem na dół z North Cupu,
i stała już norweska prasa, bo to był tam dla nich wyczyn. Wiedzieli, że tam wjeżdżam z tego względu, że te wszystkie moje wyprawy, które organizuję, one mają możliwość śledzenia mnie online. Czyli podaję link, ktoś klika na tego linka, tam nie trzeba mieć Facebooka i nie wiadomo czego. Klika się po prostu na tego linka, on się otwiera i jest tak jakby mapa Google, to pokazuje tą moją pozycję, jaka temperatura, jaka prędkość. Więc ci Norwedzy wiedzieli, że ja tam wjeżdżam i automatycznie tam zjawili się na dole, więc nie zwiedzam i myślę, że nawet kolejne, gdybym planował, one nie będą miały na celu zwiedzania, tylko zrobienie tego samego w sobie. I to jest trochę tak, jak porównałbym to, nie wiem, do kierowcy rajdowego. Mhm. On po drodze nie ogląda jakichś tam rzeczy, on ma tylko w jak najszybszym czasie tam dojechać i jak naj... Tak to traktuję akurat w moim przypadku. Bardzo mocno ograniczasz wszelkie czynności, które należy wykonać podczas tej jazdy. Jak to wygląda w takim razie z posiłkami i ze spaniem? Czy w takim razie szukasz przestrzeni noclegowych, hoteli, czy jednak to troszeczkę na dziko? Jak to wygląda? W przypadku Nordkapu to było i tak, i tak. To, co mówię, nie da się zaplanować przez tą trudność jazdy w tych warunkach, że dojadę sobie o tej godzinie do tej miejscowości, bo się może wszystko wydarzyć, albo pójdzie prościej i mogę być gdzieś dalej. I tu wracamy znowu do tej mojej jazdy, czyli planowane to jest na, w cudzysłowie, 3 minuty przed końcem. Jak już wiem, że tą godzinę ostatnią jestem w stanie gdzieś tam dojechać tam z przyczyn fizycznych i tak dalej, wtedy szukam jakiegoś tam spania. Bardzo często jest tak, w poprzednich wyjazdach, to w przypadku Norwegii akurat jest prościej, bo można sobie gdzieś z internetu coś poszukać i tak dalej. Oczywiście ludzie byli mocno zdziwieni, jak zobaczyli na zamówienie noclegu na booking.com, gdzie w ogóle jest nieczynny jakiś obiekt, bo tam część w zimie w ogóle nie funkcjonuje, tych hosteli. No i podjeżdżał taki gospodarz z kluczami. Oczywiście popatrzył, że to jest motocykl, więc to już dużo mu tam mówiło o mnie. Z reguły jest ta sama reakcja pod tytułem, co ty tu robisz tym motocyklem. Oddawali mi całe te domki tam z tymi saunami, z tym wszystkim i znikali. I powiedzieli, rano zostaw klucz i my sobie to tam wszystko zrobimy. Więc to było, to nie jest planowane absolutnie. Im dłuższy wyjazd, tym tego nie można po prostu zaplanować. Nordkap był pomieszany, to troszeczkę na dziko, czyli spodziewałem się namiot. Tak, namiot i kwatery. I kwatery. Jak z Syberią było? Z Syberią było zupełnie inaczej. Na Syberii było tak, że na samym początku były kwatery. Bardzo szybko się to rozniosło po tej części wschodniej. Tutaj myślę, Ukraina, Rosja, że ja jadę w kierunku Syberii. I tam w zasadzie byłem przejmowany przez, to nie były kluby, przez ludzi, którzy tworzyli jakieś ekipy motocyklowe na zasadzie, okej, jedziesz, to jeśli dojedziesz do naszego miasta, bo tam te odległości są potężne, to my ci zapewniamy ten nocleg, to ciepło, więc tam namiot w ogóle nie był wyciągany, w ogóle. Przejeżdżałem z punktu A do punktu B, jakby na zasadzie takich ludzkich relacji. To mi też dużo pozwoliło. Ja się też trochę inaczej nastawiłem na tę Syberię, bo też chciałem poznać trochę kultury, co tak jak do tej pory było dżida, to tu było szybko, ale w tych wyznaczonych punktach chciałem poznać, jak ci ludzie tam żyją. I to, że byłem u takiego zwykłego Jana Kowalskiego w Rosji, to mi pozwalało poznać właśnie tą kuchnię, jak oni żyją, z czego żyją, jak pracują. Bardzo często trafiałem już na tej dalekiej Syberii na opowieści, że mój pradziadek to Polak, więc tam szereg takich rzeczy emocjonalnych też wchodziło. Dziękujemy za uwagę. Na drugą część rozmowy z Markiem Suslikiem zapraszamy 21 lutego o godzinie 19. Więcej informacji o podróżniku możesz znaleźć na jego stronie www.suslik.pl oraz w social media. Zapraszamy. До услышания!